nieprzytomne. Sprawdzamy od kontroli przytomności. W tym celu łaskotamy stópki niemowlaczka. Możemy też złapać za rączki i pogłaskać dziecko po policzku. Jeśli dziecko nie reaguje na nasze zabiegi, musimy sprawdzić mu oddech. W tym celu rozpinamy zewnętrzną odzież. Musimy pamiętać o tym, że jedna warstwa ubranka musi zostać na ciele naszego maleństwa. Podkładamy dłoń pod łopatki dziecka w celu udrożnienia dróg oddechowych. Przykładamy ucho do ust i noska dzieciaczka i przez 10 sekund słuchamy, czy nasze dziecko oddycha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli przez 10 sekund nie usłyszeliśmy żadnego oddechu, musimy przystąpić do oddechów ratowniczych. W tym celu wykonujemy 5 oddechów ratowniczych. Wdmuchujemy powietrze z naszych policzków do ust i noska poszkodowanego dzieciątka. Musimy patrzeć przy tym, jak unosi się klatka piersiowa. Jeżeli tylko klatka piersiowa się uniesie, to odpuszczamy i dajemy dziecku zrobić wydech. Po tych 5 oddechach ratowniczych ponownie przystępujemy do kontroli oddechu. Również przez 10 sekund kontrolujemy oddech. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli nie wyczuliśmy oddechu, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym celu kładziemy 2 paluchy centralnie na klatce piersiowej dzieciątka i wykonujemy 15 uciśnięć klatki piersiowej. Po 15 uciśnięciach klatki piersiowej wykonujemy 2 wdechy w taki sam sposób, jak wykonywaliśmy 5 oddechów ratowniczych. 3. Musimy pamiętać o tym, żeby dzieciątko leżało na naszej dłoni. 10. Będzie wtedy zachowana drożność dróg oddechowych i będzie nam się też łatwiej uciskało klatkę piersiową. Te czynności wykonujemy przez minutę. Po minucie wzywamy karetkę pogotowia, dzwoniąc na numer 112 lub 999. Następnie powracamy do wykonywania tych czynności. Czynności te będziemy prowadzić do momentu, kiedy dziecko zacznie nam oddychać, będzie nam się poruszało, wtedy przestajemy. Sprawdzamy oddech. Jeśli ma taki oddech, po prostu trzymamy na ręku, żeby zachować drożność dróg oddechowych. Może nastąpić zmiana przez osobę, która jest w pobliżu. Do tego momentu będziemy tą resuscytację prowadzić, aż do przybycia karetki pogotowia. Ewentualnie, jak zacznie być niebezpiecznie, to takie dziecko możemy zabrać na ręku ze sobą i prowadzić te czynności w miejscu bezpiecznym.